ostatni weekend stycznia mieliśmy okazję być we Włoszech, gdzie odbywały się drzwi otwarte SCM Group. Pod tegorocznym hasłem tych drzwi było Digital Days, czyli dni cyfrowe. SCM koncentruje się na technologiach cyfrowych związanych ze sterowaniem, zarządzaniem i optymalizacją przerobu czy maszyn, które przerabiają drewno. SCM Group to obecnie 17 fabryk produkcyjnych plus centra wysyłkowe, serwisowe. Widzieliśmy odlewnie magazyn. Centrum montażu CNC Morbidelli i showroom, czyli salon pokazowy. Zwiedzających było niespełna 3000, w tym ponad 200 osób z Polski. 80% zwiedzających to osoby, które były zainteresowane maszynami do obróbki drewna, ponieważ SCM produkuje nie tylko maszyny do drewna, ale również do obróbki tworzyw, szkła, kamienia. I to też pewna nowość, że w tym roku została zoptymalizowana strategia grupy marketingowa, czyli maszyny SCM będą służyły do obróbki drewna. Maszyny do obróbki drewna CMS będą teraz markowane SCM. Zostaliśmy oprowadzeni po magazynie części zamiennych. Naszą wycieczkę oprowadzał Krzysztof Kluza z SCM Polska. Na magazynie ponad prawie 50 tysięcy kodów, czyli tyle części gdzieś tam jest magazynowanych i wysyłanych. No, magazyn ogromny, oczywiście wysokiego składowania, części zamienne do wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń. Drobna część, taka ciekawostka, gdzieś tam powinna być widoczna w takim magazynie. Długim na 25 metrów, ale pełni zautomatyzowanym, nie? Że szczytujemy tylko kod kreskowy i magazyn sam jakby nam dowozi do miejsca odbioru odpowiedniej części. Sam magazyn no, może nie jest jakoś bardzo interesujący dla osoby, która już ileś magazynu wysokiego składowania widziała, dla tych, którzy mają, to na pewno ciekawe. Natomiast wrażenie robiły maszyny, które czekały na wysyłkę, zapakowane, afoliowane. No, to tak wygląda interesująco, jak na magazynie ileś takich urządzeń stoi zapakowanych, czekających na wysyłkę, robi to wrażenie. Kolejnym zakładem, jaki zwiedziliśmy, to była odlewnia. Zakład składa się z kilku części. Jest faktycznie odlewnia, gdzie oblewane są korpusy maszyn. W tym zakładzie budowane są również korpusy ze stali. W tej części komponentów no, nie mogliśmy filmować. Co ciekawe, no, ogromna ilość bardzo precyzyjnych obrabiarek CNC. Zaraz na samym wejściu do hali potężna obrabiarka pozwalająca obrabiać elementy do 40 metrów długie, 3,5 szerokie, 2,5 wysokie. No, robiła ogromne wrażenie. No i potem na hali mnóstwo urządzeń bardzo precyzyjnych, służących do na przykład planowania, czyli budowania tej struktury, jak poziomu pierwszej maszyny, od której wszystko się zaczyna. W tym zakładzie również odbywa się produkcja wrzecią do maszyn wielooperacyjnych. Wrzeciona produkowane są na własne potrzeby, ale również dla innych producentów. Tutaj marek nie podali, nie zdradzono, ale powiedziano, że właściwie do wszystkich, nawet tych największych producentów, są one wystarczone. No, na mnie największe wrażenie zrobiła linia montażowa urządzeń CNC Morbidelli. Ogromna hala. W sumie linie montażowe, z tego co zauważyłem, ponumerowane od A do F. Na każdej linii kilka stanowisk montażu. Są bardzo profesjonalnie przygotowane. Świetnie podzielone, że po prostu maszyna do jakiego kraju, numer klienta i pełen zestaw wszystkich śrubeczek, nieśrubeczek. To naprawdę robiło dobre wrażenie. Uporządkowanie tego wszystkiego, nie? Tak, organizacyjnie naprawdę wrażenie. No i ta ilość maszyn, która montowano, tak mówię,
linie od A do F, na każdym kilkanaście stanowisk w montażu. Do tego linia, gdzie montowano całą jakąś linię produkcyjną zestawioną. No, to zrobiło wrażenie. Takiego czegoś do tej pory nie widziałem. Mieliśmy okazję zwiedzać tą część fabryki razem z polskimi klientami, którzy... Na dostawę, bo była pokazywana, że to jest dla nich. Tak, oznaczona polską flagą, numer zamówienia. No my mieliśmy dzięki uprzejmości możliwość też obejrzenia tego magazynu razem z nimi. Co na showroomie? Co nowego? Na showroomie. Zobaczyć można było urządzenia nie tylko te, które współpracują z komputerami i są w tym modnym nurcie przemysłu 4.0, ale również te urządzenia, które służą w mniejszych fabrykach, które nawet nie do końca jeszcze są takie skomputeryzowane. Znaczy fajnie było to w ogóle przedstawione, nie? Że były te proste maszyny, potem było, nie wiem, oklejniarki i tak coraz bardziej tam wykończenie powierzchni, coraz bardziej złożone. I na koniec pokazano też jeszcze nowość, ten Window Tech. No moją uwagę oczywiście oprócz nowości zwróciła Joda. Tak, jest sioda. Moją uwagę zwróciła jedna ze szlifierek, która pozwalała na wyprodukowanie powierzchni na przykład frontów meblowych z wzorem 3D. Bardzo, bardzo ciekawy element. Ja byłem ciekaw w sumie jaka różnica jest między tą P200 do 800, bo na targach Drema, tu mogę podlinkować, tak, jest wydawał tej P200 i zaprezentował SCM Maestro Digital System okularów serwisowych, w które będą wyposażone na ekipy serwisowe SCM-u, ale też jest możliwość zakupu takich okularów i operator w momencie, gdy pojawia się problem jakiś z maszyną, zakładając takie okulary, dostaje wskazówki serwisowe bezpośrednio z centrum, z siedziby SCM. No jest możliwość szybkiego zareagowania na taką usterkę i poprawienie. Nie musi się to wiązać z przyjazdem ekipy serwisowej. Maestro Digital Systems jest, no, to jest wiele elementów tego systemu. Okulary są jedną z tych części tego systemu. Oczywiście przeglądarka internetowa, która pozwala na podejrzenie budowy czy schematu budowy maszyn. No, całość ma za zadanie jak najszybsze i najprostsze zlokalizowanie ewentualnej przyczyny błędu czy awarii i w jak najszybszy sposób usunięcie. Z nowości takich zupełnych to była Morbidelli M220, następca M200. Czyli pierwsze centrum z możliwością jednoczesnej pracy dwóch wiertarek. SCM koncentruje się obecnie na dwóch kierunkach rozwoju swoich produktów. Jeden to jest cyfryzacja, czyli tak dostosowanie tych maszyn i urządzeń, by spełniały wymagania modnego ostatnio hasła przemysłu 4.0, a więc możliwości zarządzania poprzez systemy komputerowe. Znaczy była ta komórka pokazana tam Gabiani, automatyzowana piła panelowa po prostu, nie? Z robotem, który podawał gdzieś tam z magazynu materiał do obróbki i później gdzieś tam na transporterze może to być przekazane do kolejnej maszyny. Nie? Drugim kierunkiem rozwoju jest zwiększanie wydajności tych urządzeń, głównie poprzez skrócenie tych przerw międzyoperacyjnych, ale również kwestie zmiany oprzyrządowania, czyli umiejscowienia magazynków, szybkości ich pracy, czy podawania produktów, jak ta maszyna Balestini. To jest nowa marka w grupie SCM. Urządzenie posiadało dwa miejsca załadunku materiału do obróbki. Ciekawostką, kolejną ciekawostką, którą mogliśmy zobaczyć, jest współpraca urządzeń z systemami skanowania 3D. Element, który zeskanujemy, może zostać przekazany do produkcji i powielony w obrabiarkach CNC.
przykładem takiej maszyny była maszyna Accord, tak? 40 jakichś Accord to było. Na showroomie zostały pokazane również automatyczne strugarki czterostronne z serii Superset oraz nowość, linia do produkcji, czyli okien Windor NT1. Dziękujemy firmie SCL. Dziękujemy.